to patrzę. Wiadomość. No ale nie ma to. Ma to tylko znaczenie symboliczne nacisku na nasz kraj i jakby siania zamętu, też podburzania i podgrzewania nastrojów w kraju. Cóż w tej rezolucji, która niedawno powstała, ta sprawa pojawiła obok Puszczy Białowieskiej, za chwilę będzie jakiś inny temat. Tylko zastanowić się, jak powinniśmy na takie rzeczy reagować. Troszeczkę powietrza z Saskiej Kępy, troszeczkę tego, troszeczkę tamtego. Biorąc pod uwagę te wszystkie instrumenty, jakie są. Oczywiście zapraszamy Państwa do oglądania kanału L. Mercedes, L. Mercedes. Polska dyplomacja już powinna stawiać sprawę bardziej jasno, też tylko bilateralnych. Przecież to jest tak, że w pewnych tych grupach odgrywają rolę pewni posłowie z krajów, które są naszymi partnerami lub szukają. Trzeba wyraźnie stawiać sprawę, że my takich rzeczy długo jednak tolerować nie chcemy i nie możemy. Bo przecież możemy też korzystać z tych wszystkich uprawnień, które takie państwo członkowskie mamy. No właśnie, no rozrzut tematów jest duży, panie profesorze, no i świadczy o powadze, mówię, oczywiście. No tak, od żubrów, prawda, którym dzieje się krzywda po kobiety, które są źle traktowane, po sklepy wielkopowierzchniowe, które są, odbiera się im dochód, no to niedługo będzie dyskusja może w parlamencie, czy Polak może drugi raz w kosmos polecieć, czy nie, bo właśnie, no. Czyli supermarkety, proszę Państwa, podpadają, bo to są złodzieje, oszuści, którzy zabierają ludziom nawet pieniądze, wypłaty nie dają. Te wszystkie rzeczy pojawiały, wtedy nie była Puszcza Białowieska, tylko byli zaraz chudy, wtedy się pojawiały rzekome oskarżenia, prześladowanie homoseksualistów w Polsce, no i tak dalej, także... Rzekome, aha, czyli że nie prześladują. W tej chwili, ponieważ rząd jest stabilny, więc te ataki są jeszcze mocniejsze, jeszcze silniejsze. Jak mówię, no to jest jakby przejaw i walki politycznej, ale też walki kulturowej. Co więcej, no, tego rodzaju inicjatywy, one służą nie tylko są skierowane przeciwko naszemu krajowi i naszym decyzjom, też podważeniu naszą suwerenność. Ostatnio jest to suwerenna decyzja polskiego parlamentu, także zaostrzymy to prawo aborcyjne, jak je uchwalimy, czy nie. I jak mówię, to w ogóle nie podlega kompetencjom Unii Europejskiej. Ale to jest też kwestia taka rozszerzania kompetencji parlamentu, czy próby w ogóle zmiany sytuacji Unii Europejskiej, no, obniżania właśnie tej możliwości decydowania o swoich losach przez państwa narodowe, o regulacjach, o tym, w jaki sposób chce się żyć, jakie wartości się wyznaje i jakie się wartości wyraża w legislacji. I to jest oczywiście w związku z tym nie tylko walka o Polskę, tylko to jest walka o Europę, tak jak to będzie kultura europejska. I jak mówię, niestety te siły, właśnie partie chrześcijańsko-demokratyczne, które w tym momencie powinny być oczywiście po polskiej stronie, niestety nie spełniają swojego zadania. Mówię o takich partiach jak CDU, czy CSU niemiecka, czy inne tego rodzaju ugrupowania, które uchodzą za konserwatywne, a często odwołują się do chrześcijaństwa, albo mają wręcz w nazwie chrześcijaństwo. No właśnie, a jeszcze takie pytanie ogólne, panie profesorze, bo powiem szczerze, że ostatnio żeśmy jakoś się rzadko rozmawiali na antenie, bo też pan jest zapracowany i być może też i tematy są bardzo tutaj też szerokie, ale pan jako socjolog, pan pewnie obserwuje pan i te narody europejskie, a także i europosłów jakoś z tych różnych narodów, które tworzą Unię Europejską. I takie mam pytanie, jak pan ocenia, że tak powiem,
świadomość i stan Europy? Czy to jest taka, powiedzmy, bogata staruszka, która wydaje setki na liftingi, żeby udawać, że nic się nie dzieje, że jest piękną i młodą jeszcze? Czy to jest jakiś taki, powiedzmy, kontynent nadziei? No bo ze strony religijnej mówi się, że no jest coraz trudniej, coraz ciężej, że na przykład ten duch Europy jednak przygasa, jeśli chodzi o wiarę. Natomiast pytanie o taką szerszą świadomość przyszłości, jak pan to widzi jako socjolog? No, kiedyś Ojciec Święty Franciszek właśnie tak mówił o Europie, że nie jest już właśnie młodą kobietą, tylko robi wrażenie starszej pani zmęczonej życiem. Ale ja muszę powiedzieć, że zawsze jest też tak, że pewnego typu właśnie tendencje budzą też reakcje. Nie ma akcji bez reakcji. Dzisiaj jednak jest też ruch protestu, który narasta wśród narodów europejskich przeciwko tym uroszczeniu unijnym na przykład. No niestety niekoniecznie to się wiąże z jakąś odnową religijną, chociaż tutaj w tym wypadku również jest też tak, że islamizacja i terror islamski powoduje, że wielu zaczyna się odwoływać też do korzeni chrześcijańskich naszej kultury. Więc ja bym wcale nie był przekonany. Myślę, że tak naprawdę to w tej chwili rozpoczyna się to w związku z wyjściem w przyszłości Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Taka nowa faza dyskusji, walki, sporu o przyszłość Europy, o to, jaka będzie architektura Unii Europejskiej. Polska odgrywa w tym ważną rolę i myślę, że te ataki na Polskę służą też temu, żeby właśnie owe siły lewicowe czy lewackie chciałyby ten spór rozstrzygnąć na swoją korzyść, ale w wielu krajach europejskich narasta bunt przeciwko tym elitom, zwłaszcza też temu faktowi, że w gruncie rzeczy Unia Europejska stawała się projektem w ostatnich latach coraz bardziej lewicowym. I tego buntu się tak łatwo, wydaje mi się, nie uda zażegnać. Zwłaszcza, że sojusz jakieś afery ujawniane zostają, różne sprawy byłych komisarzy, czy tego Barroso, powiązania z wielkim kapitałem i hipokryzja tych elit, które z jednej strony mówią co innego, w inny sposób działają. Także ja też nie byłbym takim wielkim pesymistą, widząc też, że w wielu krajach też i polityka polska i to, co się dzieje w naszym kraju, jest przyjmowane też z sympatią. To nie są może nie są jakieś bardzo liczne, to na pewno jest większość tych społeczeństw, ale to są grupy dosyć silne. Na pewno, panie profesorze, Polska jest obserwowana jako państwo, jako naród. No i też pan tutaj dotknął tematu przeróżnych komisarzy. No też będziemy mieli okazję ocenić, bo przecież historia biegnie i lata upływają, na przykład zachowania polskich polityków, którzy powiedzmy mają jakiś tam wpływ na kierunki polityki europejskiej, jeśli chodzi o komisarzy, czy o tamtych przywódców, prezydentów Europy pochodzących z Polski, czy no, czują się Polakami, czy po prostu zamienili swoje tutaj, tak powiem, patrzenie patriotyczne na jakieś. To jeszcze nie było w historii Unii Europejskiej takiej sytuacji, żeby posłowie jakiegoś kraju, nawet będąc w opozycji i w krajach, w których sytuacja była rzeczywiście czasami dramatyczna, w Bułgarii przez paru laty, dwoma czy trzema, no i innych, żeby posłowie jakiegoś kraju domagali się, wspierali procedury, to pewnie, że do odebrania głosu temu krajowi. To jest, jeżeli mówimy o czym, że coś jest w kategoriach naruszenia podstawowej lojalności, to jest to niewątpliwie ci posłowie zapisali się już w historii
historii Unii Europejskiej czy w historii Europy. No, były takie przykłady magnatów, prawda, bogatych polskich, którzy na dworach rosyjskich w ten sposób się zachowywali, no, ale oni przynajmniej mieli o co walczyć, prawda, bo mieli konkretne swoje dobra, które chcieli zachować. Ja myślę, że ci posłowie też mają o co walczyć, że tak naprawdę mają o co walczyć i walczą o swoje interesy, ale rzeczywiście te analogie historyczne dotarły w się nazywają. No właśnie, takie dłuższe rozważanie tutaj nam się dzisiaj udało uczynić. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz do tych faktów. Pozdrawiamy serdecznie. Naszym gościem był pan profesor Zdzisław Kostendemski, socjolog i także europarlamentarzysta. Dziękujemy bardzo. Śmiało, chyba, że się padło. Radio Koncita, tak to powiem. Także proszę Państwa, radio nasze jest tak oryginalne, że o wszystkich problemach w Polsce opowiada.